Tipy dla zaczipowanych. A były prezydent Ukrainy ma nie lada problem. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Znowu mamy bardzo ładne niebo za plecami. Podoba mi się nagrywanie o podobnych porach, bo bardzo fajnie wygląda panorama Warszawy w takim czasie. Dawajcie koniecznie łapki w górę, subik, dzwoneczek obok przycisku subskrybuj, żebyście byli na bieżąco informowani o naszych nowych materiałach, które wychodzą codziennie o godzinie 6.30 i 18.00. Trzeba o tym pamiętać, żeby być na bieżąco. No i lecimy z pierwszym tematem. Firma ze Skandynawii stworzyła mikrochip aplikowany pod skórę, który po zeskanowaniu pokaże aktualny status antydotumowania. Koniec z drukowaniem dokumentów lub pokazywaniem kodu QR na telefonie. Na początku pandemii pojawiły się mało wiarygodne doniesienia ze strony zwolenników teorii spiskowych o rzekomych chipach w antidotumach przeciwko Maurycemu. Choć w samych antidotumach ich nie ma, to okazuje się, że powszechne użycie podskórnych mikrochipów może wkrótce stać się faktem. Ostatnio szwedzka firma zaprezentowała swój najnowszy wynalazek. Tym okazać się miał mikrochip, który jest w stanie przechowywać w swojej pamięci unijny certyfikat COVID, czyli tak zwany paszport COVID-owy. Urządzenie jest aplikowane podskórnie, a jego zawartość będzie dostępna do podglądu po zeskanowaniu np. przez smartfona lub inny czytnik NFC. Na nagraniu udostępnionym przez South China Morning Post możemy zobaczyć znanego zwolennika biohakowania, który przekonuje, że w obecnej chwili posiadanie implantu ze swoim statusem za antidotumowania jest bardzo wygodne, a cała procedura jest w pełni odwracalna. Zatem jeśli ktoś zdecyduje się skorzystać z podskórnego mikrochipa, to w przyszłości będzie mógł się go pozbyć. Implants are a very versatile technology that can be used for many different things. And right now it's very convenient to have a COVID passport always accessible on your implant. A czy to przypadkiem jeszcze bardziej wszystkiego nie skomplikuje? Bo przecież wystarczy teraz wprowadzić odpowiednią narrację medialną, jak często to ludzie oszukują na tych certyfikatach, że jeden bierze certyfikat drugiego, nie ma jak tego skontrolować, że wiele osób kupuje sobie te wszystkie certyfikaty od pielęgniarek, które wstrzykują preparaty zupełnie nielegalnie i później są te całe nagonki, żeby ludzi przymusić do tego, że jak weźmiesz sobie swój preparat, no to będziesz musiał również zaaplikować sobie taki chip. No cóż, tym bardziej to nie ma sensu, że te certyfikaty też mają coraz mniej sensu, kiedy okazuje się teraz, że żaden z obecnie funkcjonujących preparatów nie jest skuteczny w dużym stopniu na wariant Omikron, a 3 preparatów są nieskuteczne całkowicie. Już wyeliminowano ich potencjalną nawet skuteczność. Jest to Johnson & Johnson, rosyjski Sputnik i ten chiński coś tam, Sina coś tam. No, Johnson & Johnson jest jako jedyny z tych preparatów dostępny u nas w Unii Europejskiej, no ale cała reszta też na Omikrona nie jest skuteczna. Inna sprawa, że ten cały Omikron też nie jest jakiś groźny. Jak się okazuje, objawy są bardzo lekkie, jest to tam drapanie w gardle, ból kości, coś tam jeszcze, ale większość przypadków nie wymaga hospitalizacji. O, teraz dostaliśmy właśnie powiadomienie, że o pierwszej osobie, która odeszła w Stanach Zjednoczonych na nowy wariant, odeszła z tego świata. I w tym samym newsie również info o tym, że Omikron już odpowiada za 70% wszystkich nowych przypadków w Stanach. Więc wiecie, na kilkadziesiąt tysięcy przypadków dziennie, tak? Dobrze mówię? USA COVID statystyk. Ile tam jest przypadków dziennie obecnie? No, 165 tysięcy, 51, 36, 200 tysięcy przypadków, 300 tysięcy przypadków. Na tyle przypadków dziennie, z tego 70%, czyli średnia z 7 dni, na chwilę obecną 150 tysięcy. Z tego 70% ile to jest? 110, 120, dobrze liczę? Poprawcie mnie jak coś. I z tych ponad 100 tysięcy osób odeszła jedna. A my robimy taki szum medialny, jakby nie wiadomo, co się stało.
Zamykamy granice, rezygnujemy z certyfikatów, no bo antidotum nie działa. No i co z tego, że nie działa? Skoro nie jest to jakoś strasznie groźne. No cóż, wystarczy jednak, że media zaczną nagłaśniać to, jak wiele osób oszukuje, że jesteśmy przez to zagrożeni coraz bardziej. Wejdą takie, wiecie, reportaże z muzyczką budującą napięcie i od razu ludzie będą coraz bardziej skorzy do tego, żeby aplikować sobie takie chipy, a jak już się do tego przyzwyczajemy, no to krótka droga do wprowadzania tam jeszcze nowocześniejszych technologii, jak nawigacja, jak podsłuch i tak dalej, i tak dalej. To wiem, że brzmi na razie jak science fiction, ale serio, poszliśmy w takim kierunku, że swoją prywatność oddajemy od tak. Wystarczy, że ktoś nam wmówi, że jest to nam niezbędne, że jest to nam potrzebne, a bez tego umrzemy. Przecież jeszcze nie tak dawno temu kamery w sklepach były czymś takim dość oburzającym ludzi, a teraz wiemy doskonale, że gdzie się nie obejrzymy, do jakiego budynku nie wejdziemy, gdziekolwiek na mieście byśmy nie chodzili, i tak jesteśmy obserwowani przez kamery i do tego wszystkiego mają dostęp służby. No i wrzucą do tego jeszcze więcej funkcjonalności, jak jakieś właśnie tam płatności zbliżeniowe, to o czym była mowa, jakieś inne rzeczy, które mogą być dla nas teoretycznie przydatne i sprawią, że nie będziemy musieli nosić cały czas telefonu przy tyłku i od razu będzie ok. Tyle dobrego, że zajmują się tym jednak prywatne firmy, a prywatne firmy to wiadomo, zaraz wejdzie tam jakieś open source torrenty, będzie można skrakować i robić tam co się chce i tak naprawdę nie pozbędziemy się finalnie tego problemu, którym będą nam mówić cały czas, że fałszywane są certyfikaty, że ludzie robią wały na gotówce, dlatego musimy wszystko mieć zbliżeniowo i tak dalej, bo tam też będą wały, tylko takie trochę bardziej nowoczesne te wały. Co w ogóle wy sądzicie o takich nowoczesnych technologiach? Czy powinniśmy iść z duchem czasu i wstrzykiwać sobie te, znaczy wprowadzać sobie do własnego organizmu tego typu sprzęty, tego typu chipy, czy może jednak jesteście zupełnie odrębnego zdania i waszym zdaniem to nie powinno mieć miejsca. Czekam na waszą opinię, może się z tego wywiązać fajna dyskusja, my już lecimy z kolejnym tematem. Volodymyr Zelenski, Andrzej Duda and Gitana Snowseda discuss improving the defense sector. Byłego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenkę poinformowano o możliwości popełnienia przezeń przestępstwa z artykułu dotyczącego zdrady stanu i wspierania terroryzmu, podało w poniedziałek ukraińskie Państwowe Biuro Śledcze. Partia Poroszenki twierdzi, że jest to prześladowanie na tle politycznym. Trwa śledztwo w sprawie zorganizowania schematu dostaw węgla z tymczasowo okupowanych terytoriów w Donbasie i wspierania ugrupowań terrorystycznych, tak zwanej Ługańskiej Republiki Ludowej i tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej, przekazało biuro w komunikacie. Piąty prezydent Ukrainy Poroszenko jest podejrzany o to, że działając w zmowie z grupą osób, w tym z przedstawicielami kierownictwa Rosji, sprzyjał działalności organizacji URL i DRL, napisało biuro. Według śledczych osoby figurujące w aktach sprawy miały za państwowe pieniądze kupować węgiel od samozwańczych republik, przez co uzależniły ukraińską sferę energetyczną od Rosji i separatystów. Liderka parlamentarnej frakcji Europejskiej Solidarności, której szefem jest Poroszenko Iryna Hereszczenko, oceniła działania Państwowego Biura Śledczego jako polityczne umotywowanie prześladowanie lidera opozycji. Zaś sama partia stwierdziła, że zamiast tego, by wzmacniać obronę kraju, Zełeński wzmacnia prześladowanie partii opozycyjnej. Dodano, że od prawie 3 lat są prowadzone dziesiątki nielegalnych śledztw wobec piątego prezydenta na podstawie licznych bezpośrednich żądań Wołodymyra Zełeńskiego. This includes the use of phone numbers by the suspects, confirmation of wiretapped conversations. No i całą tą aferę dobrze obrazuje ten mem ze Spider-Manem, który wszyscy pewnie dobrze znacie. Jeden oskarża drugiego o to, że jest członkiem organizacji terrorystycznej, drugi oskarża pierwszego, no i tak się będą napierdzielać. Aczkolwiek oczywiste jest to, że przecież wygrywa ten, który ma pod sobą władzę, który ma pod sobą odpowiednie organy ścigania i może je wykorzystywać w celach politycznych. To samo zresztą dzieje się w Polsce, ale nie tylko w Polsce, bo podobne sytuacje mają miejsce w Stanach Zjednoczonych przeciwko złotowłosemu prezydentowi USA, który był przed Joe'em Bidenem, którego nazwiska może w celach bezpieczeństwa algorytmowego YouTube'a nie będziemy wymawiać. Sprawdźcie sobie wczorajszy odcinek, to zobaczycie, o co chodzi. Tak to niestety działa we wszystkich tych naszych demokratycznych ustrojach, które są takie praworządne, które są takie proobywatelskie, że tak naprawdę jak tylko zagrażasz opcji władzy, jesteś gnojony. I teraz jeszcze róbcie sobie do tego chipy i już absolutnie niczego nie będziecie mogli osiągnąć.
chcecie wejść w politykę, chcecie zagrozić obecnemu rządowi, bo wam się nie podoba i waszym zdaniem wy byście rządzili lepiej, absolutnie nie macie żadnych szans, bo zaraz znajdą milion haków na was i przedstawią was w mediach w taki sposób, żebyście się nie pozbierali, a jak mimo wszystko wam się uda, to wykorzystają do tego prokuraturę, żebyście poszli siedzieć i gówno zrobicie. Staniecie się zbyt bogaci, nie będziecie się interesować polityką, ale zbudujecie potężne imperium finansowe, no to również zaraz wam zarzucą pewne wały, prokuratura was wrzuci do aresztu i będzie trzymać latami, a w międzyczasie majątek będzie rozgrabiony przez system państwa. To nic, że jesteście niewinni i tak, tak będzie. Kolejny jest to jednak prezydent już oskarżony w Europie. Ten nie był w Unii Europejskiej, poprzednik Macrona, ten Sarkozy, który został skazany na rok pozbawienia wolności, ale ostatecznie chyba dostał tylko bransoletę, ale jednak wskazuje to być może pewien trend w Europie i kto wie, być może i polscy politycy mogą się już obawiać, o ile w ogóle stracą władzę. Trętwy suchar. Co to jest seks na żabę? Ona leży, jemu leży, a ona rechocze. Tego suchara mam od Bodziurata, za co szacuneczek i dostajesz od nas złotą żabę. A jak i ty chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie wbijaj na nasz drugi kanał Suchary z Sucharami i to tam w komentarzach pisz swoje własne propozycje. Tymczasem ja już się będę żegnał. Pamiętajcie, że na koniec odcinka standardowo muzyka od jednego z was, do której link jest na dole opisu. Klikajcie, piszcie komentarze naszemu kochanemu artyście, no i nie zapomnijcie subskrybować tego kanału i klikać dzwona, żeby być stale na bieżąco z materiałami, które wypuszczamy dla was codziennie o godzinie 6.30 i 18.00. Trzymajcie się ciepło. No i hej. Na podłodze szkło rozstrzaskanej szyby, zdziwiłem się wielce, to już był szczyt. Zwora staruszka, gdzie skrzyły się dziwy, zerkała nieśmiało.